Siemaneczko, cześć, witam w nowym Patent TV. Dziś krótki filmik odnośnie Brexitu. Brexit, tyle hałasu, to wszystko. 29 bodajże marca, z tego co się orientuję. No właśnie, bo ludzie też są mało zorientowani. Myślę, że ci ludzie, którzy brali udział w referendum, tym bardziej byli jeszcze mniej zorientowani odnośnie tego, co się wydarzy i jak to będzie wyglądało. Wydaje mi się, że oni bardziej byli nastawieni na to, żeby pogonić tych ludzi, którzy tutaj są, tych emigrantów. No ale chyba nie zdawali sobie sprawy, jaką oni stanowią liczbę ludzi tak naprawdę pracujących i płacących podatki w tym kraju. No ale może nie o to chodziło. Rząd brytyjski sam do końca nie wie, co z tym fantem zrobić, jak to wszystko ugryźć. Rzeczywiście te wszystkie regulacje, które teraz będą zachodzić po Brexicie, no rzeczywiście mogą przedłużyć różne procesy transportu, ogólnie życia życia, że tak powiem, emigranta, wnioski o tak zwaną, jakby coś w tym stylu, jakby wizę pracowniczą czy coś takiego. No zaczyna się robić śmiesznie. Zobaczymy, jestem ciekawy, co wy na ten temat myślicie. Jeżeli wydaje wam się, że to jest słuszne, że... Czy macie może jakiś pomysł? Dajcie znać, napiszcie w komentarzu. Jestem bardzo ciekawy waszych opinii na temat Brexitu. Ja wyskoczyłem z kamerą na miasto, zapytałem przechodniów, zobaczymy co, jak oni się do tego odnoszą. A więc sprawdźcie sobie, zobaczcie jak tak naprawdę też i Brytyjczycy i ludzie, którzy głosowali i nie tylko, tak naprawdę podchodzą do tematu i jak oni to widzą, bo rzeczywiście rząd to troszeczkę też przedstawił tak, a nie w inny sposób. Więc sprawdźcie sobie ten filmik, co ludzie mają do powiedzenia na temat Brexitu, na temat całego tego zamieszania, referendum, które tak naprawdę wydaje mi się, że ludzie nie byli chyba wtajemniczeni do końca, nie wiedzieli, z czym to się je. Pada mi bateria, więc muszę kończyć. A wy sprawdźcie sobie ten filmik, sprawdźcie sobie kilka wypowiedzi ludzi mieszkających tu w Anglii, Polaków i nie tylko, na temat referendum. No i ciekawy jestem waszych opinii. Dajcie znać w komentarzach, co wy myślicie na temat tego Brexitu. I ogólnie, co myślicie, co się zmieni? Jeżeli ten film wam się podoba, chcielibyście więcej takich filmików, może wyjdę z kamerą po Brexicie i popytamy ludzi, zobaczymy, co się zmieniło. No z tego, co już mogę zauważyć, rzeczywiście lekko się już ceny zmieniają, te regulacje będą się jeszcze dopiero zachodziły, więc zobaczymy tak do końca, jak to będzie wyglądało dokładnie po Brexicie i potem wszystkim, jak to wszystko zajdzie. No teraz jakieś delaye 1,5-miesięczne, sami nie wiedzą, co chcą z tym zrobić. No ale tak, no tak to wygląda. Więc w takim razie sprawdźcie sobie filmik i jestem ciekawy waszych opinii. Napiszcie w komentarzach, co wy na ten temat myślicie i rzeczywiście, czy to jest potrzebne i no i jak z waszym zdaniem to będzie wyglądało po Brexicie. Jak pani myśli, co się zmieni po Brexicie? Może będzie lepiej. Lepiej? Myślę, że będzie lepiej. Myślę, że troszkę rodaków opuści wyspę, ale reszta będzie tak samo. Nic się nie zmieni. Nie mam zdania, bo mam za mało informacji. Wydaje mi się, że wszystkie decyzje są podejmowane gdzieś tam na górze, prawda, więc... Czy odbije się na rynku pracy? Wydaje mi się, że nie, bo Anglia potrzebuje emigrantów, żeby utrzymać swoją ekonomię. Myślę, że na nas może jakoś znacząco się to nie odbije. Na pewno się to odbije na cenach produktów importowanych. To coś na rynku pracy? Myślę, że nie tak bardzo. Raczej wyrzucić nas nie wyrzucą, tak? Jeżeli mamy stałą pracę. Te osoby, co są, tak jak mówią, powyżej 5-10 lat, to raczej nie powinno się nic zmienić. I ja się tym nie przejmuję, bo no wiadomo, żyję tu normalnie jak wszyscy, płacę podatki i... No na początek będzie ciężko dla Anglii z tą gospodarką, ale przecież mają Chiny, gdzie są w trakcie otwarcia z nimi umowy, ale
na początku wiadomo, początki są zawsze ciężkie we wszystkim, a później to będzie tak samo. Co się zmieni? No mam nadzieję, że nie za dużo ogólnie. Boję się tych pierwszych takich lat po Brexicie, bo myślę, że chyba cenowo to odczujemy, bo już czujemy. Ale z drugiej strony, to powiem, po jakimś czasie myślę, że to się wszystko ustabilizuje i jednak wrócimy do czasów, gdzie ten funt stał naprawdę fajnie. No i mam nadzieję, że będziemy mogli dalej tu pracować. A what do you think about this Brexit that actually is coming now? It's too publicized. They're putting it in your heads, and people don't know what it's about. I know it's out of the common market, out of English rule, but I don't think we're getting anywhere. I don't think we're not being told by the right people. That's what I think. It's coming the Brexit soon. So what do you think about this thing? I don't think it was the best idea, but obviously, you know, now that they made the decision, we've got to sort of go ahead and do it, I think. You know, I didn't vote for it, but, you know, it's what's going to happen now, I guess. Yeah. What do you think is going to happen after? Afterwards, I don't think things will be as great as the current government is making it out to be. I think, you know, the economy is going to take a big hit after we leave, and, you know, confidence in the economy will go down a bit, certainly. I mean things will probably restore themselves after a time, but it might take a while, is what I think. Yeah. Right, thank you very much. Okay. Have a good day. Cheers. Take care. Dzięki jeszcze raz za oglądanie. Widzimy się w kolejnych patentach. Jeżeli ten film Wam się podobał, dajcie łapkę w górę. Chcecie, subskrybujcie. To będzie tylko motywacją dla mnie do tego, żeby jeszcze więcej nagrywać. Może takich bardziej tematów teraźniejszych, może coś z Brexitem i nie tylko. Dajcie znać, ja jestem otwarty na wszelkie sugestie. Dzięki jeszcze raz za oglądanie. Widzimy się w kolejnych patentach. Ja już zawijam do domu. Pozdrawiam. Do zobaczenia. Elo.